Więc koniec jak? Koniec etapu. Koniec etapu narodowej sceny. Kiedy przyjdą kolporterzy? No teraz. Dzień dobry, panie Miodę. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, czy państwo na wieczorny spektakl? Nie, nie, my w zupełnie innej sprawie. Jak samopoczucie, zdrowie? Nic nie dokucza naszej drogi. Pani Gertruda czuje się jak dzwon. A tu coś skromnego. Co to może być? No niech pan zgadnie. Nie wiem. No dobrze, nikt nie odgadł. Dużo poszło? Nie tam dużo. Niech pani weźmie to gówno. To jest impresario od Gertrudy, ten pana. Dzień dobry. Dzień dobry. W porządku. W porządku. Ona ma 90 lat i ona nie powinna grać. Ona nie może grać, ja to zawsze powtarzałam. No ale uparła się w takim stanie. Słuchaj, mnie się wydaje, że ona to sobie wszystko zaplanowała. Rozumiesz? Zaplanowała sobie po prostu. A która jest chora? Stara czy młoda? Stara. Słuchaj. Stara? Tak. Ja szanuję jej decyzję. Szanuję. Ale ja nie mogę brać odpowiedzialności. Wyobraź sobie, że stara wykituje na scenie, na oczach. Na naszych oczach. Na moich oczach. Tak. To jest koniec wielkiego etapu sceny narodowej. Pani dała bilety. Drzewo? Dom? Rzeka. Przepraszam, to nie jest drzewo, to są włosy. Karbowane, długie. A to jest opończa, a nie dom. To pani jako Belamona w srebrnej łyżeczce Belamiego. To duch jasny, wędrujący w jasności. Tycjanowe włosy spuszczone na ramiona. Uosobienie nieziemskiego zjawiska. Modestia, czystość. Mężczyźni szaleli z całą pewnością. Ja bym chciał mieć tyle złotówek, ile ona miała tych. No wie pan w czym. To leżałby pan do góry brzuchem do końca życia i nie rozmawiałby pan ze mną. No! Dalej! Do przodu, z uderzenia! W zasadzie to jest tak, jakbyś miał czyste ręce. Wspaniałość! Jak jest herbata, to już jest dobrze. Zaplać, Jerzyku. Czekamy na niego. Przepraszam państwa bardzo. Pani pozwoli na chwilę ze mną do toalety. Przepraszamy na moment.